Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i chciałbym Wam pokazać, jak dobrze filmy wideo pozycjonują się w Google. Z frazą testy psychologiczne walczyłem od lat. Ma ona półroczny filtr w Google, prawdopodobnie na zasadzie sandboxu i nie ma szans, aby strona nowa zbyt szybko pojawiła się na pierwszej stronie wyników wyszukiwania. Później też raczej było bardzo słabo i tylko przez chwilę byłem w pierwszej dziesiątce, gdzieś na szóstym miejscu, pomimo pozycjonowania. A tutaj proszę, wpisywałem testy psychologiczne do okna wyszukiwarki i proszę, pewnie już widzieliście na samym dole moje wideo. Dla porządku pokażę również moje inne strony. No niestety dopiero druga dziesiątka wyników i tak according to Google Analytics naprawdę rzadko to tam wchodzi i tak na krótko. Także dokonałem otwarcia tych stron, abyś uwierzył, że są naprawdę moje. Nie wiem tylko, czy zasada sandboxu odnosi się do filmów na YouTube, czy nie. Tłumaczyłoby mi to w pewien sposób półroczny okres oczekiwania tego wideo na przyzwoitą pozycję w Google. No i oczywiście, jeżeli masz komentarze lub opisy podobnych przypadków, podobnych trudnych fraz do tradycyjnego wypozycjonowania, zapraszam serdecznie na mojego bloga videomarketing.pl. No a przez chwilę moje wideo, które Ci chciałem właśnie przedstawić. Dziękuję bardzo, mówił Darek Kraśnicki. Jeszcze raz zapraszam do komentarzy na mojego bloga www.videomarketing.pl.